Cześć kochani, z tej strony Scarlett, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i zapraszam was na kolejny odcinek, a dzisiaj przed wami będzie przerabianie simów z gry, a konkretniej będziemy przerabiać Vlada. Na start pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapki, ponieważ jeżeli chcecie, żeby częściej pojawiało się przerabianie domu z gry, no to jest to bardzo istotne, a jeżeli chcecie, żeby częściej przerabianie simów z gry, to też jest istotne. Wprawdzie ta seria jest teoretycznie naprzemienna, ponieważ w poniedziałki jest albo to, albo to teraz, ale też duży znak daje mi to, jak zostawicie reakcję, nie? W postaci łapek pod filmem, więc zostawiajcie. Zapraszam was też na nasz serwer na Discordzie, na którym teraz dużo się dzieje i będzie się dużo działo, będą różne konkursy, fajne rzeczy, więc zapraszam bardzo serdecznie. A ja już lecę i ogarniamy dzisiaj, moi drodzy, Vlada. Ja chyba jakoś tak nigdy Vlada jako tako nie przerabiałam. Przerabiałam go chyba tylko i wyłącznie... Słuchajcie, zdjęcia sobie zrobię go, bo on jest taki, o Jezu. Przerabiałam go chyba tylko i wyłącznie na live'ie jakimś, ponieważ był mi potrzebny. Ale Vlad jest takim simem, którego ja lubię. On jest paskudny, bo jest paskudny, ale on jest taki celowo. Natomiast ja dzisiaj postaram się zrobić Vlada ładnego, więc pewnie będę zmieniać jego rysy. Natomiast nie zrozumcie mnie źle, ja nie mam naprawdę nic nawet do tego profilu, jeśli chodzi o Vlada. Uważam, że jest świetnie zrobionym simem i jest taki, jaki ma być właśnie. I będę przerabiać na razie go tylko i wyłącznie w tej wersji ludzkiej, więc tak, myślę, że to jest istotne. Jeśli chodzi o tę wersję wampirzą, to nie wiem, czy jest sens, ponieważ on jest po prostu tutaj zniekształconym tym wampirem. Zmienia się, więc można powiedzieć, że jako wampir może być taki, a jako człowiek będziemy go teraz ogarniać. Także dobra, no lecimy i myślę, że pierwszą rzeczą, którą zrobimy, to mu złagodzimy tutaj te brwi, w ogóle wyjdzie trochę tego ugly to beauty, jeśli chodzi o Vlada. Zrobimy tak. No i tutaj troszkę zmodyfikujemy. Ja mam wrażenie, że ja w momencie, kiedy go przerobię, to zabiję trochę charakter Vlada, ale no nie mogę sobie odmówić, nie? Więc jak mówię, podoba mi się on taki, jaki jest, ale jakbym go tak starała się przerobić, zachowując idealnie go, to nie wiem, wydaje mi się, że lepiej pokombinować i spróbować właśnie, nie wiem, jakiegoś przystojnego Vlada z niego zrobić. Zobaczymy, co będzie. Także tak, ogarniamy tutaj nos. Trzeba z tym nosem jeszcze zrobić... Halo, myszko, działaj. Proszę mnie nie zawodzić. Zrobić tak i zrobić, nie wiem, tak na przykład. I tutaj tę brodę trochę mu cofniemy. I ja bym zrobiła tutaj z tymi ustami coś w tym stylu. Tutaj byśmy to zwiększyli. No i dobra, już te rysy ma trochę lepsze, wciąż ma takie ostre, ale nie takie jak były, tutaj byśmy zrobili tak. I coś mi nie gra z tym czołem. Nie wiem, kto go robił, ale ktoś, kto go robi, to naprawdę nad nim długo siedział i ogarniał go. O, może tak bym zrobiła. A to dosyć ciekawe jest. Może to była taka jedna z głównych postaci, która miała być. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale Vlad wcale nie jest stary. Vlad jest młodym dorosłym. Chociaż wygląda, jakby, no, trochę lat miał. Więc tutaj nie będę mieć problemu z tym, żeby dodać mu jakiegoś fajnego skina. Tego nie widziałam. A co to za skina? Jakiś nowy skin? Widzę, że... Jak zwykle nie wiem, co mam w kasie, ale Vladowi dałabym... Ten jest całkiem fajny też. Ale nie dla Vlada. Vladowi raczej dałabym mój taki standardowy... Aha, okej, okay, dobra, mam, widzę, mody alfa, niestety tu wrzucone. Och, losie, nie. O wiele wyjaśnia, dlaczego jest tutaj dużo rzeczy, których nie ogarniam, bo ja nie pamiętam, co ja mam w modach alfa. Teraz weź znajdź, no właśnie, bo chodzi mi o te, bo wydaje mi się, że do niego będzie ten skin bardzo pasować. Dobra. I zrobimy mu trochę... Okej, w ten sposób. Ja właściwie nawet nie wiem, jak wam nazywać to, co ja na nim robię. W sensie, co, wyciąganie buzi? Formułowanie brody? Także tak. No dobra, jest trochę Vladowy, ale jest już, wydaje mi się, lepiej, jeśli chodzi o niego. No i to mu bym na razie ściągnęła, bo muszę wiedzieć, jak mu tutaj podciągnąć. O. Kurde, jaki... Ej, on jest fajny. Ja nie chcę nic mówić, ale nawet ten nos ma naprawdę fajny. Vlad...
Powiem ci, wyglądasz zacnie. A co ty masz do snu? Dlaczego ty masz coś takiego do snu? O co chodzi? Pokaż ty mi się, bo ja nie chcę, żebyś ty był taki. My ci dodamy tutaj trochę ciała. Żebyś dalej był smukły, ale nie aż tak smukły, więc myślę, że to będzie idealnie. Oh my god, Wladek. O Jezu, nie wyglądasz w ogóle jak Wlad, ale wyszedł z ciebie ładny Sim. I to tak konkretnie ładny. O shit. Przepraszam za te wszystkie dziwne odgłosy właśnie, które wydaje, ale ja jestem naprawdę w szoku. Bo on wygląda... zacnie. Naprawdę zacnie. Taki, no, grałabym tym Wladem, oj, grałabym. A co tam jeszcze mamy takiego z wampirów, które mogę ci dać? Bo ja bym chciała, żebyś ty był w wampiry ubrany. Tylko tak nie do końca wiem, czy chcę ten strój, więc muszę sobie przepatrzeć tutaj. Wampiry, bardzo proszę. Co mam do wyboru? Mamy jeszcze to do wyboru. To... no, faktycznie taka bieda trochę. Więc to jest chyba takie jedyne wampirze, co ty możesz mieć. I do tego jakieś takie buty wampirze. Trochę nie wiem, czy to na... o nie, to chyba ci to pod oczami usunę. W sensie fajnie byłoby, żeby on coś miał. O, może to mu dodamy, bo lubię te kreski bardzo. Nadają jakiejś takiej wyrazistości jego spojrzeniu. Ale tutaj jeszcze zmienimy ci... buty. I buty na pewno ci damy jakieś takie bardziej eleganckie. I ładne przy okazji. W sensie, bo te co masz nie są ładne. I trochę zastanawiam, może nawet jeszcze nie buty, bo ja chcę, żeby on miał taki elegancki garnitur, ale właśnie nic mi tu nie pasuje do niego. Takiego... nie chcę, żeby on był taki super, super starodawny. Dobra, no zostanie taki, w ogóle nie wygląda jak Vlad, przepraszam was, ale zakochałam się w tym simie i chyba gdzieś go wykorzystam, bo po prostu... joj, nawet z profilu jest taki... no, te usta może trochę za bardzo, będę musiała coś z nimi zrobić, jakoś je tutaj schować jeszcze. I ja wiem, że ten profil nie jest taki piękny, klasycznie piękny, ale po prostu ten Vlad to jest złoto. Dosłownie, to jest złoto. Jeszcze tutaj może mu trochę tę końcówkę ogarniemy. Nie wiem, muszę zobaczyć, czy wolę tak, czy wolę tak. A może nawet i być tak? A dobra, zostawmy tak. Taką mniejszą. Ale wiecie, ten nos też jest taki... Jezu, Vlad! Po prostu o, wygląda jak Morgan, ale w wersji takiej wampirzej, nie? I lecimy sobie do... uuu, ale on nawet w tych strojach swoich wygląda całkiem zacnie. Tylko trzeba mu tutaj dołożyć te rzeczy, które wiecie, że muszę dołożyć, czyli mianowicie te oczy. Szare. I słuchajcie, jeszcze mu dodałam jedną rzecz, bo ja ostatnio jestem bardzo dużą fanką dodawania rzęs Simom. I on ma tutaj rzęsy te, więc dodamy mu też te rzęsy. Ja niestety nie mam ich w detalach skóry, więc wszędzie ręcznie muszę dawać. No i tak jak wam powiedziałam, ja dla podkreślenia oczu teraz bardzo często dodaję... o, to jest coś fajnego. Dodaję właśnie te kreski, bo one mi się bardzo na tych simach podobają, w sensie one nie są jakoś mocno, wydaje mi się, dodające makijażu, ale te oczy jakoś mi się tak ładnie wybijają, nie wiem, po prostu mi się to podoba ostatnio, więc tak cały czas daję. No i zobaczymy, jak to się będzie w całości prezentować, ale widzę, że z Vladem jakoś naprawdę wiele rzeczy do roboty mieć nie będę i to dobrze, ponieważ dzisiaj miałam dużo, co ty, w stroju sportowym, tak? Bez przesady. Dzisiaj miałam różne załatwienia. Pozdrawiam Liję bardzo serdecznie i po prostu nagrywam też trochę na szybko, ale to, że na szybko nie znaczy, że olewczo, bo wręcz przeciwnie. Jak widzicie, staram się, żeby ten Vlad był fajny, ale żeby miał też trochę inny klimat. Znaczy... dobra, no jak mam być szczera, to nie tyle wychodzi z tego Vlad, bo nie wiem, czy bym chciała Vlada podmieniać na tego typa, ale tego typa bym chciała mieć po prostu do rozgrywki. Tak chyba jest to najbezpieczniej wyjaśnić, bo on mi się podoba właśnie, ale wydaje mi się, że szkoda zmieniać Vlada, bo Vlad sam w sobie taki, jaki jest super.
Dobra, tu robimy tak, tu robimy tak. Tutaj mamy kolejny strój, który myślę, że też mu zostawimy, bo też naprawdę dobrze w tym wygląda. Jak ktoś ogarniał serię Słodki Cringe na moim kanale, w ogóle pozdrawiam bardzo serdecznie te osoby i spokojnie Słodki Cringe wróci, tylko będę musiała przysiąść nagrać, bo nie mam aktualnie żadnych nagrań, to kojarzy mi się z Lysandrem trochę ten sim. I tutaj dodajemy tak. W stroju kąpielowym raczej dodamy mu tylko i wyłącznie rzęsy chyba. Także, moi drodzy, to by się prezentowało właśnie w ten sposób, całkowicie zmieniony w lat w stroju codziennym. Bardzo proszę spojrzeć na jego piękną, cudowną twarz. Lecimy dalej, w lat w stroju oficjalnym, mielibyśmy tutaj Vlada w stroju sportowym, do snu imprezowym, Vlada w kąpielowym, Vlada na gorącą pogodę oraz Vlada na zimną pogodę. Także myślę, że to by było całkiem spoko i tak się zastanawiam, bo może zrobimy jednak tak, bo trochę nie chciałam, ale teraz myślę, że jednak... Po prostu wyedytujemy mu jeszcze raz buźkę. Dodamy jakieś efekty specjalne do niego. Także mielibyśmy to w taki sposób i poszlibyśmy tutaj do jego stroju codziennego. No i w sumie, moi drodzy, chyba takimi najważniejszymi strojami, które będzie mieć w lat, będzie, jeżeli chodzi o jego przemiany, to będzie ten strój codzienny, tak myślę. I jest chyba okej. Okay. Wprawdzie nie uważam, żeby był jakiś super mroczny, ale jest chyba dobrze. Natomiast to nie jest tak istotne jak sama kwestia Vlada na co dzień. Ponieważ Vlad na co dzień to, jeju, to jest naprawdę taki, no myślę, że idealnie cudowny wampir. Także na dzisiaj byłoby koniec. Dajcie mi znać proszę jak wam się podoba. Dajcie mi znać czy wolicie Vlada zmieniać na jakiegoś super fajnego sima, czy jednak lubicie design oryginalnego Vlada. Ja wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście zapraszam na Facebooka, Facebooka, na Discorda was zapraszam, ponieważ teraz mamy Discorda na Facebooku, grupa jest włączona. Zapraszam was też oczywiście na mój Instagram. Trzymajcie się wszyscy cieplutko, dawajcie mi znać, co robicie też z Vladem w rozgrywce, bo to też jest ważne. Ja rzadko kiedy Vlada wykorzystuję chyba, ale może pora zacząć, bo to jest sim z naprawdę fajną historią. Trzymajcie się, cześć! Mm-hmm.